Chociaż dotknij mnie swoim zamyśleniem, daj szansę spróbować być na chwilę na ziemię. Może teraz znajdę lepsze, bielsze słowa, może łatwiej będę mógł cię odczarować. Dotykasz już ziemi, nie odwracasz twarzy, a ty tańczysz na linie w białej sukience marzeń. Nie dotykasz już ziemi, nie odwracasz twarzy. Thank you.
było? Bardzo dobra okazja, żeby no dotknąć. Tak, tak można. No teraz, teraz ja nie mówię po polsku bardzo dobrze, ale teraz to pan przyjdzie, to rozpowiada wszystko. To pan tutaj pierwszy raz? Swoją tą fletnię przynieść kiedyś, wiesz? Fajny no, klimat. Przedtem na normalnie nie ma jakiego wejść, bo jeszcze wiesz, policja zatrzymał, powiedział, tak, że jakiś czegoś terrorysta z bronią, bo to wiesz, taka ludzka. I to w sumie nie jedno, bo tam jest ich śmierć. To wszystko w porządku. Ale są połączone, czy razem połączone? Nie, panie, może stworzy, może być. Na stojaku, wiesz, takim mikrofonowym. To nie wygodno się coś zrobić, bo na tej szerokości. Tak troszkę ciężko się gra, ale nam to wiesz, daje taki wiesz, tylko ten dźwięk, taki burdonowy, wiesz, niski, wtedy fajnie taki klimat się to nie, bo że możesz się przejść, tak? Nie próbowałem nigdy, ale sądzę, że tak, wiesz, kiedyś tego wziąłem, kurczę, koła do samochodu, wiesz, do wulkanizacji, to ja bym przyjechał. Ale nie, ale po to, masz najlepiej było mieć jakiś rodzaj, nie wiem, a, tak? Super, dobra. Taka to się da wyjść. Dzień dobry, dobry wieczór. Bo tak jakby postawiam pionowo. No, to taka mała kawałeczka. Tak? Do tego stołu, mamy kawkę herbatkę. Mikrofonowy, nie? Bo to musi być, wiesz, na stojaku, nie? Z podwójnymi uchwytami. Jeżeli ja to postawię, to wiesz, tej wysokości, tej długości gdzieś, nie? Znaczy herbata jest jedna tylko, ale taka ziołowa. Bardziej to na muzykę przyszliśmy, nie? Coś posłuchać, coś pogracie. Olek ma taką fletnię. Czy herbatki? No, fletnie pana. Tylko taka razy 10. Razy 10, taka jaka była taka. Ale powiedz mi jedną rzecz, że to nie jest tak na przykład, że ta piosenka po prostu, że będzie wystawać w ten sposób, że... No jakoś wiesz, musiałby to wykombinować, nie? Coś pomyślę, nie? Może samochodem przyjadę jakoś tutaj wiele, tylko że ja mam, wiesz, takiego kampera sobie zrobiłem z takiego Nissana, ten Prima Stara. I to jak mi się ciężko... Proszę? Tylko, wiesz, zrobiłem taki kamper, który wyjeżdżasz, no wzięło to, wiesz. Ale to jego problem był. No, kilka takich rzeczy, wiesz. Mówiłem ci, że mam taki bęben ramowy, duży, ze strunami. Też fajnie daje się z problemami. Jednocześnie, wiesz, te struny można stroić, wiesz, mają, wiesz, klucze, tak jak z gitarą. To stroić, taki dźwięk, na trzy jakieś akordy, na trzy dźwięki. To trzeba by kiedyś jakoś taką 5 zł, prawda? Na jakąś taką cud i kolejną. Można fajnie ciekawe rzeczy. Jeszcze kawę? Samą uczyć się. Z kablami, tak? Dobrze. A ja nie mam pamięka, to może być czarny. Dobrze, miałem się specjalnie na głosu. Dużo lepiej wychodzi w sumie. No tak, tak, tam można zrobić jakiś taki efekt. No właśnie, bo też wtedy możesz grając cicho, prawda, jakoś tam tym brzmieniem po prostu też. Tak, tak. Tak. Ale się szukam w takim muzyce swoje ładne. Wiedziałam, że muszę jakieś tam tak, tak, ja nie szukam. Ale wszystko w porządku, ale nie rozumiem wszystkich, co są takie piosenki. O czym? Słowa, tak? No tak, nie wszystkie. No coś rozumiem. Ale dobrze. Lepiej za dużo nie wiedzieć. Zawsze jest jakaś tajemnica. Za miesiąc jak zrozumiesz, wiesz, jeszcze pobędziesz trochę w Polsce. No dobra. Mogę ci przesłać na maila i włączyć sobie translator i ci przeczytam. Olek, musimy wziąć Annę tam z twojej leśniczówki. Tak? No koniecznie. Nie, no musimy się wyzwać ten Marcin, ty też jakbyś miał ochotę się. Ja mam, wiesz, nie wiem czy znasz ten teren za Zieloną Górę, tą stronę Łagów,
Ładów, Świebodzin, no, tak, Jezioro nie słyszałem takiej. A nie, no to wiem, ale to gdzie dokładnie? Jak miejscowość? Ale to jest leśniczówka w lesie, wiesz? Niedaleko Przełazy, nie, z ulicy są blisko, nie? Kilka kilometrów, Przełazy 3 kilometry. Znaczy ja nie z ulicy Mostki, te to Mostki, to Żyd Beretta. Tak? I co tam bywałeś? Znaczy wiesz, jako dziecko tam byłem. Ale jeździłeś na to jezioro, nie? Proszę bardzo. To Harce. No bo tam jest właśnie... Ale do tej strony to przyszło zawsze turyści. Natomiast tu rzadko zaglądają, bo nie znają tych miejsc. Chodzą po prostu. Nie wiem, kilkaset metrów właśnie od tej bazy harcerskiej. Gdzieś po takie tego nie znałem, ale ja tam później jeszcze też gdzieś tam jeździłem. To są, wiesz, na piękne lasy po prostu, bo to jest taka część, powiesz, by tak z Wrocławia, jakby się w kierunku Berlina jechało. I tam jest taka część, gdzie właściwie 50% całego województwa to są same lasy właściwie. No, lasy i jeziora, ale to też tak jeziora, że tam na 2 metry, na 3 metry nawet jest czysto. U nas to się rzadko zdarza coś takiego. To jest takie dość przyjemne. To jest jedno z największych tam w ogóle. Stamtąd jest do Berlina bliżej niż do Wrocławia. Stamtąd do Berlina chyba 140, do Wrocławia ponad 200. To z tym się, z Berlinem się wybieramy tam. Pojedziemy do Berlina, zrobimy koncert na ulicy gdzieś, a na noc... No ja właśnie mówiłem Aniu o tym, no nie? Mówiłem jej, że tu można do Berlina, no, do Berlina i potem do leśniczówki. Tam zarabiać kasę, przyjeżdżać na noc. A ile jest od ciebie do Berlina tam? No bliżej niż do Wrocławia, no to 140 chyba. Najszy autostradą jeszcze to moment, nie? Nie wiem sam, ale byłoby super. Tak, po niemieckiej stradzie to jest no, godzina, no, jakieś pieniądze. No. Także wiesz, myśleliśmy też o tym, żeby z Donazna, wiesz, żeby tam zabrać trochę ludzi i coś tam nagrać takiego, bo to było ciekawe. Pewnie, w leśniczówce, nie? Super. W lesie można byłoby zrobić koncert, ty, w lesie. Iść do lasu. Takie miejsce, kurczę. W nocą na przykład w lesie i taki akustyczny, ja proszę, nagralibyśmy to, wiesz. No, ja powiem ci, że ja o tym myślałem właśnie, bo tam mam takie kilka miejsc ciekawych w tym, wiesz. Albo takie łącznie z zwierzątkami, dlatego że takie, wiesz, takie kąpieliska dla zwierząt, dla dzików, dla jeleni. Tam się no, wiesz, no, fajnie, jest taki do liczby. No, bo ja tam pamiętam. O Boże. Tam rzeczywiście jest po prostu taka ilość ptaków, nie? Że tak od drugiej w nocy to się włączają te ptaki kolejne ptaki, prawda? Tam jedne się włączają tam godzinę przed zachodem, drugie 50 minut przed zachodem, prawda? Ale no. Później rano też, nie? To jest taki kurczę hałas. Tylko ty pewnie to spali zawsze o tej godzinie. Ale ja tam pamiętam, kiedyś byłem z dziewczyną, pojechaliśmy i tak całą noc żeśmy siedzieli w Krzeczkowie, bo tam kiedyś były pomosty, teraz te pomosty już tam, wiesz, porozwalali. Tak. Zostały resztki, ale kiedyś to było duże. Byliśmy, pamiętam, położyliśmy sobie, wiesz, karimatę, leżeli całą noc na pomoście i tak, wiesz, jeszcze było ciemno, a już się zaczęły, wiesz, ptaki odzywać, bo tam jest chyba, są trzy wyspy na tym jeziorze. Nie? I tak, wiesz, no tak głośno było, po prostu coś niebywałego na tych wyspach, co się dzieje. Nie? Mi brakuje tych miejsc, ale jak się do Wrocławia, to chce się tam, jak tam pojawi się, chce się udać do Wrocławia. Nie ma tam ludzi takich, którzy pytają. Trzeba z ludźmi razem. No, dlatego mówię, to namawiam właśnie na tym. Nie, no jak Anna idzie, to ja żyję. To co? Coś tam mówimy? Coś ma ochotę na herbatniczka? Ja dziękuję. Te paluszki też możesz, wiesz, tak, wiesz, tak? Dobrze, do tutaj dobre. Możesz to na takiego jednego? Marcin? Coś tego? Ja dziękuję na razie. Tutaj poczęstuję Państwa klientów. Proszę bardzo. Muszę tam położyć, żeby każdy się mógł przesłuchać. Omar, if you want this... Okej, okay, dziękuję. Please. Take. Oh,
Plecak. Plecak. Tak? Jak to nazywa? Taka sumka, co... No. Plecak? Plecak, no. Plecak? Backpack. Troszeczkę głośno. Zaplątany w
nitkę włosów. Tańczyć będziesz tej nocy, lepszą z diamenty losy.